Witam serdecznie w podcaście Wodcy Wiatrów i zapraszam na 147 odcinek. I dziś odcinek wyjątkowy. Zapraszam na wywiad z wyjątkową parą. Parą, która spełniła żeglarskie marzenie, żeby żyć na morzu i żyć z morza. A szczegóły już w podcaście. Z serca zapraszam. Kapitan Adam Jakubczak i podcast Wodcy Wiatrów. Poradniki dobrej praktyki morskiej. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy i zapraszam dziś do pasjonującego wywiadu. Zaprosiliśmy do naszego podcastu wyjątkową parę. Podróżnicy, żeglarze, dziś właściciele własnego jachtu, którzy na dodatek na naszych oczach spełnili żeglarskie marzenie wielu z nas. Zaledwie kilka lat od pomysłu, marzenia, kilka lat stali się właścicielami własnego dużego jachtu morskiego i dziś można z nimi żeglować po morzach i oceanach świata. Witamy w naszym podcaście Mateusza i Dorotę, właścicieli firmy Foresail. Cześć, witamy wszystkich. Mieliśmy przyjemność całą rodziną poznać Was już jesienią 2018 roku. To wspaniałe spotkanie, które miało miejsce na granicy Gibraltaru, znanym porcie wyprawowym przed podróżą na ocean, czyli w La Linea de la Concepción i w marynie Alcaidesa. Pływaliśmy razem przez kilka tygodni i przyznam, że do dziś pamiętam nasze wspólne pierwsze godziny pod żaglami. Dziś z dumą i zazdrością patrzę, jak wspaniale rozwijacie Twój własny jacht, jak rozwijacie się również jako żeglarze i jak wspólnie możemy eksplorować świat wokół nas właśnie pod żaglami. Ale fascynuje mnie również, jak wyglądały Wasze wspólne początki. Bo nasze wspólne początki pamiętam, ale jak wyglądały Wasze, myślę, że będzie to interesujące dla wszystkich naszych słuchaczy. Jak to się stało, że udało Wam się zrealizować to wyjątkowe marzenie żeglarskie, żeby nie tylko kupić jacht, ale również żyć na morzu i żyć z morza. Jakie były Wasze początki? Nasza przygoda właściwie zaczęła się od przygód Mateusza, który zaczął swoje żeglowanie na studiach, bo ja to w ogóle nie miałam nic wspólnego z żeglowaniem. Dla mnie w ogóle Mekką były dobre hotele i mieszkanie w jakichś fajnych apartamentach, podróżowanie w ten sposób. Natomiast Mati był na AWF-ie. Może powiesz coś więcej? Tak. No u mnie przygoda zaczęła się na AWF-ie, jak Dorota tutaj mówi. Troszkę na początku jakiegoś jeziornego pływania, później z jeziorek gdzieś tam na te większe mazurki troszkę, małymi łódeczkami. No ale później jakoś jak pojechałem pierwszy raz nad morze, no to stwierdziłem, że jednak pływanie po tych jeziorkach jest troszkę bez sensu i człowiek jest dość mocno ograniczony. No i później już ścieżka rozwoju tego całego żeglarstwa u mnie była dość szybka, no bo później to już zaczęło się pływanie z jednego morza na drugie, praktycznie wszędzie, gdzie się dało, aby nabrać troszkę doświadczenia i zrobić te dokumenty. No jedynie co tutaj Dorotkę musiałem troszkę zmotywować i jakoś ją delikatnie wdrażać w ten cały światek, żeby ją troszkę, że tak powiem, przystosować i przekupić i żeby troszkę pokochała te żeglarstwo. To nie było łatwe, no bo ja miałam w sumie klaustrofobię. I dla mnie przebywanie w takiej małej łódce, zacznę od tego, że w mazurskiej łódce, było dla mnie troszeczkę traumatyczne, ale gdzieś tam ponamawiał, ładna pogoda była, zabrał raz, miałam kabinę z oknem, więc nie było tak źle, z oknem, przez które mogę wyjść. I jakoś się tak zaczęło. Trochę mnie zniechęcało to, że on jak pływał po tych morzach, to zawsze opowiadał, że tak zimno i tak, takie duże fale i w ogóle tak fajnie, ale dla mnie to nie było fajnie, więc liczyłam na to, że nie będzie chciał mnie nigdy zabrać na to morze, ale w końcu zabrał mnie w ciepłe kraje nad morzem. Mój pierwszy rejs nad morzem to była właśnie Chorwacja. Chorwacja, nie? Tak. I pamiętam, jak wypłynęliśmy właśnie, to było tam z wyspy Długi Otok, popłynęliśmy troszkę w morze w nocy i w nocy mówię, chodź Dorota, zobacz jakie ładne gwiazdy. No to jak wyszła, tak popatrzyłem na i mówię, a już jest moja. Więc lekko mu poszło. No, ale to w takim razie zatoczyliście pewien okrąg, bo dziś rozmawiam z Wami, gdy też jesteście w Chorwacji, prawda? Tak, dokładnie. Takie kółko życia nas cały czas zaskakuje. Dokładnie. <grym/>
No ale moi drodzy, dzisiaj jesteście na pokładzie własnego dalekomorskiego jachtu i prowadzicie własną firmę. I to myślę, że będzie zaskakujące najbardziej dla naszych słuchaczy, bo zrealizowaliście ich marzenie. Przesiedliście się z lądu na morze i nie tylko pływacie na morzu kilka tygodni, wy żyjecie na morzu. Także jesteście już takimi prawdziwymi kapitanami, tylko macie obydwoje oczy i nie macie papugi. Ale reszta się zgadza. Jak to w ogóle jest teraz? Jak to odbieracie? Co się zmieniło, gdy już jesteście kapitanami, gdy macie własny jacht, gdy prowadzicie podróże? Jest lepiej? Co się zmieniło? Dużo się zmieniło. Właściwie wtedy, jak przyjechaliśmy do ciebie w tym 2018 roku, to załatwiliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu, bo oprócz tego, że znaliśmy was jako z telewizji, z internetu i mogliśmy podpytać trochę właśnie w pierwszej kolejności, jak wygląda takie życie na morzu, podejrzeć, jak to wygląda, to jeszcze kolejna pieczeń była taka, że ja zrobiłam, Adam, u ciebie kurs. To też było w pewnym sensie przygotowanie do tego życia na morzu, bo Mateusz miał swój kurs JSM-a, jachtowego sternika morskiego, ale zawsze warto jednak, jak dwie osoby mają jakieś doświadczenie i umiejętności, więc ja zrobiłam wtedy kurs u ciebie. No i kolejna pieczeń właśnie taka, że twoja żona Edytka, której bardzo dziękujemy, pomogła nam znaleźć nasz wymarzony jacht. I tak naprawdę od tego momentu zaczęło się zmieniać nasze życie. Zmieniło się kolosalnie. Ja bym powiedziała, że zmieniło się na lepsze, bo tak naprawdę od tych obrazków, które oglądaliśmy na tapecie naszego komputera, przenieśliśmy się jakby w to miejsce do tych obrazków na żywo. Ja jedyne, co tak naprawdę zawsze wzbudzało moją wątpliwość przy przeprowadzce na jacht, to była ilość miejsca. Jak wiadomo, wszystkie kobiety mają dużo rzeczy ze sobą i dużo butów, dużo torebek i dużo ciuchów, więc okazało się po takim czasie, że na łódce te rzeczy w ogóle nie są mi potrzebne. Teraz sobie dopiero uświadomiłam, że w naszym życiu jest dużo niepotrzebnych rzeczy, że jesteśmy takimi troszeczkę zbieraczami, a tak naprawdę w życiu codziennym wystarczy mi dwie pary butów, torebki nie mam, tych ciuchów też za dużo nie potrzeba, choćby dlatego, że mieszkamy w Chorwacji, więc to u mnie się zmieniło. Mniejsza ilość rzeczy w moim życiu, mniejsze potrzeby i może nie mniejsze potrzeby, ale świadomość, że potrzebuję mniej rzeczy. Chyba tak. Ja dodam, że dla mnie też zmiana jak najbardziej na plus. I dla całego męskiego grona, które nas teraz słucha, widzicie panowie, jak łatwo robić to, żeby kobieta mogła chodzić tylko w jednej parze japonków przez cały rok. No pod warunkiem, że są to ciepłe kraje, nie tak jak ty pływałeś na północnym. Tak, tylko ciepłe kraje, żadne zimne wojaże. Tak, więc dużo się zmieniło. Wiele osób, które do nas przyjeżdża, zastanawia się, a że tak ciasno, tak mało miejsca i w ogóle. Ja mówię, kurczę, przecież nasza łódka jest większa niż większość apartamentów we Wrocławiu, które aktualnie są do sprzedania, więc ja też mam mniej do sprzątania, mniej niż miałam wcześniej. Same plusy. Świeci nam codziennie słońce, codziennie mamy praktycznie inny widok z okna, poznajemy wspaniałych ludzi, ponieważ ta cała społeczność żeglarska jest tak otwarta i tak pomocna i nieważne, co by się działo, zawsze możemy na kogoś liczyć. Nawet z naszej konkurencji, którą mamy dookoła, naszych kolegów Polaków, których serdecznie pozdrawiamy, zawsze od wszystkich możemy liczyć na pomoc. Więc to jest ogromna zmiana, czego nie doświadczyłam nigdy żyjąc na lądzie, bo jakoś taka, szczególnie wśród konkurencji, wśród ludzi, jest taka delikatna czasami zawiść, a tutaj tego nie ma. Nie sądzę, że to jest kwestia kraju, kwestia społeczeństwa, w którym mieszkamy, tylko kwestia tego, że żyjemy wśród żeglarzy. No i też ogólnie dużo poznajemy takich nowych ludzi, jeśli chodzi o naszych klientów. No przecież gościmy na naszym pokładzie, no ile, Dorota? Spektrum ludzi. Dokładnie, no potężnie. No w zeszłym roku byliśmy na morzu praktycznie 11 miesięcy. Tak, więc tych ludzi się troszeczkę przewinęło i nie tylko klientów, ale też ludzi obok na łódkach, dokładnie. Tak? Żeglarzy, jak tak samo osób pracujących, jak tak samo turystów, no całe spektrum ludzi, których nie mielibyśmy okazji poznać na lądzie, mi się wydaje. Dokładnie. To prawda. Ale przychodzi mi też jeszcze jedna rzecz do głowy. No dziś będziecie jeszcze też odpowiedzialni, jesteście za własną jednostkę. Czy to zmienia trochę takiego poczucie komfortu?
większość z naszych pewnie słuchaczy to osoby, które żeglują albo czartują jacht, chociaż właścicieli też z serca pozdrawiam. I oni nie mają takiego poczucia odpowiedzialności. Wiem i widziałem też na waszym Instagramie, że czyszczenie jachtu to może być fajna zabawa, ale kwadrans, a to trwa jednak 2 tygodnie. I to nie popsuło wam bajki żeglowania pod niebieskim niebem i białymi żaglami? Wiesz co, no chyba nie. No, ty też doskonale wiesz, jak to jest. Niestety, tak. Moim zdaniem ma to bardzo dużo plusów, dodatnich plusów ujemnych, jak to mówią, gdyż no, fajnie jest mieć swój jacht, można wszystko na nim zrobić w taki sposób, w jaki się chce, troszkę go skustomować i dorobić rzeczy, których brakuje na jachtach czarterowych. Kosztuje to oczywiście dużo pracy, pieniędzy, ale to bardzo też cieszy. Jednak jeśli chodzi o takie dbanie o sprzęt, wiadomo, że ja się śmieję, że właściciele własnych jachtów kupują się 2 razy szybciej niż właściciele jachtów czarterowych. No i coś w tym troszkę jest, prawda? Że jednak dbanie o ten sprzęt i zresztą posiadanie też świadomości, ile kosztuje naprawa tego wszystkiego, no powoduje to, że troszeczkę inaczej się pływa na jachcie swoim niż czarterowym, prawda? Ja zauważę jedną rzecz taką, że jak my zaczynaliśmy żyć na łódce, jak w ogóle wyobrażaliśmy sobie to w głowie, to dla nas najważniejsze były kursy żeglarskie, pływanie. My też pływaliśmy wcześniej, więc byliśmy żeglarzami. Natomiast widzę, że tego żeglarstwa w tym całym życiu na łódce jest jakiś tam procent, nawet bym powiedziała mniejszy niż innych rzeczy, bo oprócz tego, że musimy być żeglarzami, to teraz musimy być też specjalistami od elektryki, specjalistami od żelkotu, od żagli, od wody, od silnika, od antyfoolingu, więc tych skillsów musieliśmy nabyć dużo więcej niż nam się wydawało. I tak jak Mati mówi, jak się ma swoją łódkę, to się refuje szybciej, ponieważ wie się, ile to wszystko kosztuje. To się tak wydaje, no, biorę łódkę z czarteru i nic mnie nie interesuje. Przyjeżdżam, sprawdzam, czy wszystko działa, odbieram tak zwane kluczyki, pływam tydzień czasu, coś się zepsuje, to dzwonię do firmy czarterowej, jak sobie nie mogę poradzić, jak mogę, no to to robię. Natomiast przyjeżdżając na czarter, zawsze byliśmy jakby w wypożyczalni, więc odpowiedzialność nie była na nas za tą łódkę, jakby przygotowanie jej nie było naszą odpowiedzialnością. Także to było takie łatwiejsze, mam wrażenie. Teraz wszystko jest na naszej głowie. Jak już kończy się butla z gazem, to trzeba pamiętać, żeby pojechać po tą butlę z gazem. W firmie czarterowej butla z gazem co tydzień dostajemy pełną butlę. Kończy się, nie wiem, robimy duży przebieg na silniku, to trzeba pamiętać, że trzeba olej wymienić. Przy łódce czarterowej w ogóle nam to nie przychodziło do głowy. Jest tego tak dużo, że no nie zdawaliśmy sobie chyba do końca sprawy z tego, jak tego dużo jest, nie? No tak, dużo takich pobocznych rzeczy, aczkolwiek muszę powiedzieć, że człowiek się bardzo szybko uczy tak naprawdę tych nowych rzeczy, kiedy dostaje ofertę naprawy danych rzeczy, więc wtedy bardzo szybko dowiadujesz się, jaki jesteś naprawdę mądry i jak szybko możesz to zrobić sam. Tak, to prawda. To prawda. Też zauważyłem, że wasz jacht w ostatnich latach uległ znacznemu rozwojowi. Dzisiaj jest to już jacht niemalże samodzielny, prawie samowystarczalny, bo możecie być bardzo mocno niezależni od szczególnie źródeł energii. I takie pytanie, które przyszło mi do głowy, chciałem się cofnąć do tego życia, bycia żeglarzem, które byłoby ciekawe, ale dzisiaj już pewnie na to możecie też odpowiedzieć, bo niestety jacht przywiązuje do akweru i tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli popłynąć na Szeszelach, co w zasadzie w tej chwili dopłynąć się tam nie da ze względu na ataki turystyczne, więc najlepiej tam dolecieć. Ale własnym jachtem jednak jest to podróż na kilka miesięcy. Czy macie takie poczucie, że jesteście przywiązani do jachtu? Do jachtu czy do miejsca? No, do jachtu z miejscem, no bo jednak popłynąć gdzieś dalej jest też trudno. Troszkę tak, bo jednak tak jak kiedyś mogliśmy czarterować tą łódkę w każdym miejscu na świecie i wpadliśmy na pomysł, a zróbmy rejs na północnym, a zróbmy rejs na Kanarach, to było to takie łatwiejsze. Teraz jak sobie pomyślimy, że mamy zrobić rejs na Kanarach, to jak mamy stąd popłynąć swoją łódką na Kanary, to tak myślę, no ile byśmy musieli płynąć? No to dwa miesiące to tak pewnie byśmy musieli płynąć. Później jeszcze przydałoby się wrócić do tej Chorwacji, no bo wiadomo, tutaj też jakby prowadzimy biznes. To już tak nie jest to takie kolorowe, jakby się mogło wydawać. Zadaję też to pytanie, ponieważ opuściliście nas na zimę i popłynęliście sobie gdzie indziej.
Tak, opuściliśmy was na zimę, popłynęliśmy do Grecji, ale właśnie, wybraliśmy Grecję, ponieważ jeszcze jest to taka odległość, że chciało nam się płynąć tyle czasu, żeby tam trochę czasu spędzić, bo jednak na te Kanary 2 miesiące w jedną, trochę tam posiedzieć i znowu 2 miesiące w drugą stronę, no to ten grafik byłby już trochę napięty. A płynąc do Grecji, gdzie płynięcie do Grecji zajmuje 2 tygodnie, mogliśmy sobie jakby pozwolić na to, żeby tam spędzić zimę i troszeczkę poodpoczywać, pozwiedzać, więc ta Grecja była takim dobrym wyborem dla nas. Ze względu na jej odległość, nie? Ale też 2 lata temu, chociaż czekaj, 2 lata, w 2021 roku popłynęliśmy do Włoch sobie na Sycylię, zimę, no? na zimę, na taki rejsik dwumiesięczny. 2 miesiące nas nie było, no? Także gdzieś widzę, na razie nasza statystyka pokazuje, że co drugi rok gdzieś płyniemy na takiej zasadzie troszkę, żeby oderwać się od rejsów turystycznych, zrobić jakieś rejsy stażowe też dla ludzi, którzy chcieliby pozyskać troszkę stażu. No i też trochę pozwiedzać. I troszkę też pozwiedzać. Żeby mieć też coś z tego, ponieważ jesteśmy przez większość czasu w Chorwacji, którą już bardzo dobrze znamy, chociaż cały czas są miejsca, w których nie byliśmy. Natomiast, no, tak jak mówisz, no, jesteśmy troszeczkę związani z tym miejscem, z jachtem tym bardziej. Widzimy to szczególnie, jak jesteśmy, Mati ostatnio w Grecji mówi: o, popatrz, Dorota, tutaj byliśmy gdzie? Koło Lefkady. No. Tutaj to już prawie jak w Chorwacji. To już wygląda jak w Chorwacji. Także i dziwne jest to, że zaczynamy, no nie wiem, czy to jest, może no to jest naturalne, że zaczynamy porównywać wszystko do Chorwacji, czyli krajobrazy, tak jakby czujemy się tutaj jak w domu i raczej mówimy w tej chwili jak... Nawet jak wracamy do Polski, do rodziny, to jak wracamy do domu, to znaczy, że my już wracamy do Chorwacji. Tak, i tak jesteśmy, czujemy się trochę związani z tą Chorwacją. Mm-hmm. Bardzo nam się tutaj podoba. Wszyscy mówią, że jest drogo i w ogóle, ale ja sobie myślę, kurczę, drogo. Patrząc na to, jak się żegluje raz w roku przez tydzień, to może ta różnica między innymi krajami jest znaczna. Natomiast mieszkając cały rok w Chorwacji, nie uważamy, żeby było tutaj drogo, czujemy się tutaj dobrze, mamy super sąsiadów, mamy taką swoją społeczność, no i nie widzimy jak na razie akwenu, który mógłby w jakiś sposób dorównywać Chorwacji. Więc ja to nas chyba uważam, tak tutaj ciągnie i wiąże z tą Chorwacją, nie? Tak. Że ciągle wracamy do tej wygody, fajnych marinero, mooringów, no i tysiąca wysepek wody, po prostu w bardzo bliskiej odległości, tak, od siebie. To jest bardzo dobry akwent dla właśnie... Mało osób to docenia, jak ważne jest to, albo jak fajnie jest mieć wodę i prąd dostępną, bo naprawdę przez zimę w Grecji bardzo rzadko udawało nam się zatankować wodę. Dwa razy podłączyliśmy się do prądu, będąc tam tak naprawdę, wypłynęliśmy w połowie października, wróciliśmy w kwietniu, nie? W kwietniu, no. Także Chorwacja super. Związała nas ze sobą chyba na amen. Przyznam, że nie tylko wy, ale również szczególnie moja żona też jest wielnym fanem tego kwenu. Ja prawdopodobnie też, aczkolwiek rzeczywiście gdzieś w swoim życiu pływałem po innych, nauczyłem się też go doceniać, bo rzeczywiście po 2 tygodniach orania morza, ciepły prysznic, powiedzmy bezpieczeństwo w basenie portowym, to rewelacyjne doświadczenie, bo spanie z jednym okiem otwartym u delfinów przechodzi u mnie po jakimś czasie, powoduje spore wyczerpanie. Przed nami sezon i chciałem was zapytać, czy można się z wami spotkać na morzu, czy można do was dołączyć, jak to u was wygląda? Jeżeli chodzi o spotkanie na morzu, to zawsze jesteśmy otwarci i chętni, ponieważ no, pływamy z wielką flagą w Foresail i wiele osób może zobaczyć nas nawet z daleka i wiele osób w sumie nas zaczepia. I zawsze chętnie umówimy się na jakąś kawę w porcie, bądź na jakieś wieczorne pogaduchy. Jeżeli chodzi o dołączenie na nasz pokład, no mamy już czerwiec, więc tych miejsc zostało pojedyncze dosłownie sztuki. Pojedyncze sztuki. Gdzieś można je policzyć na palcach jednej ręki.
Natomiast zawsze zachęcamy, żeby po prostu planować takie wakacje wcześniej, tak naprawdę już gdzieś w okolicach ferii zimowych, rozglądać się za terminami, bo takich last minute no, nawet jest... przed feriami bym powiedział, bo wtedy można wybrać dogodny termin wakacyjny. A... Tak, i wtedy można do nas dołączyć. No na ten sezon już jest to troszeczkę, będzie to troszeczkę ciężkie. Zostały nam jeszcze miejsca na rejsie, który planujemy pod koniec września do Wenecji, bo oprócz tego, że pływamy po Chorwacji, no to jeszcze zdarza nam się wyskoczyć do naszych sąsiadów. Na pizzę. Na pizzę. Choć w Chorwacji jest równie dobra. Więc jeszcze zostało nam dla chętnych, może mniej turystycznie, ale bardziej tak z pływaniem nocnym, rejs do Wenecji na koniec września. Ale również mówię, można do nas dołączyć na zasadzie spotkać się gdzieś wieczorem, pogadać, bo my zawsze jesteśmy chętni do spotkań z żeglarzami. Nawet wczoraj pojawili się żeglarze tutaj na naszym nowo wybudowanym pomoście w Bilicach i okazało się, że są to żeglarze z Polski. I okazało się, że są to żeglarze z Wrocławia, a nawet spod Wrocławia, którzy mieszkali od nas jakieś 10-15 kilometrów w Polsce. Także widać, świat jest mały. Przyszli przywitać się, pogadaliśmy, powymienialiśmy się doświadczeniami. Także jak ktoś jest chętny się z nami spotkać, zawsze wie, gdzie nas znaleźć. Można na naszej stronie do nas bezpośrednio napisać na czacie, który jest cały czas online. Na Facebooku, Instagramie, TikToku. Jesteśmy właściwie online cały czas, więc nawet jak ktoś jeszcze chce wyhaczyć te pojedyncze miejsca na ten sezon, to też serdecznie zapraszamy. My zabieramy na pokład 8 osób. Nikt u nas nie śpi w mesie, także komfort mimo wszystko jest na naszej łódce. Nie, jak mamy pięciokabinowy. Także... Jak mamy pięciokabinowy, każdy śpi w kabinie, nikt nie śpi w mesie, natomiast zawsze tutaj jakieś miejsce postaramy się znaleźć. Jeżeli nie u nas, to u naszego jakiegoś sąsiada, bo wszyscy pływamy praktycznie razem i możemy się w każdej chwili spotkać. Czy macie jeszcze jakieś swoje marzenia żeglarskie? Chcecie gdzieś popłynąć? Może na własnej łódce, a może niekoniecznie? Oj, tych marzeń jest bardzo dużo. Staramy się je sukcesywnie spełniać. Tak samo jak ja Mateuszowi 2 lata temu wspomniałam, Mati, chodź, chociaż wyczarturujemy na tydzień łódkę w Grecji, bo ja się za Grecją stęskniłam. No będąc w Grecji już stęskniłam się za Chorwacją, to się u nas szybko zmienia. Więc tych marzeń mamy dosyć sporo. Naszymi marzeniami są właśnie takie wyprawy krótkie bądź dłuższe naszym jachtem. W tamtym roku właśnie marzeniem była Grecja i to marzenie zrealizowaliśmy. Teraz zimę spędziliśmy w Egipcie, tydzień czasu byliśmy w Egipcie i tak sobie pomyśleliśmy, że może by się dało tam dopłynąć i spędzić zimę. Więc to jest jakiś tam kolejny plan. Był też plan na Tunezję. Natomiast no, jednak nasza ubezpieczalnia ze względu na sytuację odmówiła nam ubezpieczenia na Tunezję, więc gdzieś to jest przesunięte. Więc może coś się nie odwlecze? Póki jeszcze nie zwiedziliśmy wszystkiego na Śródziemnym, to będziemy pływać na Śródziemnym w kółko, aż nam się znudzi, a później pewnie ruszymy dalej. Może tak. Może tak. Pewnie jakieś Karaiby gdzieś tam są z tyłu głowy w dalekiej, dalekiej przyszłości. Co prawda w 2022, na próbę już przekroczyliśmy Atlantyk, żeby sprawdzić, czy to jest dla nas, czy nie. Co prawda nie naszą łódką, tylko łódką, która miała w celach zarobkowych przekroczyć ten Atlantyk, czyli to był taki... Liberka, naszego kolegi Pawełka, co też go pozdrawiamy. I widzimy, że fajnie było przekroczyć ten Atlantyk i że było to fajne doświadczenie, więc następnym razem, jeżeli już będziemy go przekraczać, to pewnie w dalekiej przyszłości już komlet Cepelin lub jakąś inną naszą łódką, nie? Tak mi się też wydaje. Cóż, ja z serca Wam oczywiście czas spełnienia tych wszystkich marzeń. Przed nami sezon i powiedzcie mi, czego żeglarze mogą się spodziewać, pochywać. Oczywiście tu sam też wielokrotnie dementuję pewne mity mówiące o tym, że tak, w Chorwacji nie wieje, tak, w Chorwacji jest za gorąco, tak, w Chorwacji jest milion ludzi. Ja to dostrzegam trochę inaczej i myślę, że Wy też. Tak, wiele osób jest nastawionym tak troszeczkę do Chorwacji, nie wiem czy negatywnie, ale dużo się mówi niestety
internecie, w telewizji, w gazetach dużo się pisze na ten temat, że Chorwacja się zrobiła bardzo droga i że nie warto jeździć do Chorwacji. Nie jest to do końca prawdą. Bo wszędzie się zrobiło drogo. Byliśmy teraz w Grecji, płynęliśmy przez Albanię, Czarnogórę do Grecji. Później z Grecji zahaczyliśmy na drodze powrotnej o Włochy. I tak naprawdę byliśmy też w Polsce, nawet parę dni temu, bo wróciliśmy samolotem, żeby sprostować. I widzimy, że wszędzie te ceny wzrosły, więc to nie jest tak, że Chorwacja zrobiła się droga, wszędzie ceny w jakimś stopniu wzrosły. Chorwacja, czego się można spodziewać? Na pewno słońca można się spodziewać. Na pewno można się spodziewać tego, że jeżeli ktoś był tutaj parę lat temu w czasie COVID-u i zobaczył, że jest strasznie dużo ludzi, to tego już nie ma. Był taki natłok ludzi w czasie COVID-u, ale teraz się uspokoiło i naprawdę bardzo fajnie się po Chorwacji żegluje. Można spodziewać się na pewno fajnie wyposażonych portów, fajnie przygotowanych portów. Coraz to nowszych też, coraz bo to cały czas się portów. Wszystko rozbudowuje. Tak. Coraz więcej miejsc do przycumowania naboi, coraz więcej restauracji z pomostami, coraz więcej tych miejsc jest takich, gdzie można zostać na noc. Infrastruktura cały czas się polepsza. No tutaj jakby Chorwaci nie odpuszczają i widzę tak w całym rejonie Morza Adriatyckiego i Śródziemnego, no to ta infrastruktura naprawdę idzie cały czas do przodu. Też informacja dla właścicieli jachtów, że mogą też liczyć na bardzo fachową pomoc ze strony Chorwatów. Ze względu na duże wybrzeże i ze względu na to, że ten rynek, tak jak czytałam dwa lata temu, 5,5 tysiąca jachtów oficjalnie zgłoszonych do czarteru, więc każdy Chorwat ma w rodzinie kogoś, kto pracował w branży jachtowej, bądź tak naprawdę każdy Chorwat gdzieś dotknął tej branży, więc tych specjalistów tutaj jest dużo, więc dla osób, które mają swoje łódki, to też jest to fajny akwen, bo gdyby się coś zepsuło, bądź trzeba byłoby coś kupić, to ten rynek jest bardzo duży i można znaleźć wielu specjalistów z różnych dziedzin, więc to też jest dosyć spory plus. No i też dla turystów, oprócz tego, że ta infrastruktura i ten dostęp do wszystkiego jest taki prosty, no to wydaje mi się, że mimo wszystko Chorwacja jest bardzo atrakcyjna turystycznie. Tak, do tego dojazd samochodem też, czyli jak w lato wszystkie bilety idą do góry samolotowe, no to wiadomo, można wsiąść w samochodzik i tam 12, 10, zależnie z jakiego rejonu Polski, to można śmiało dojechać całą rodziną, powiedzmy, do Chorwacji. Tak, Chorwacja jest teraz już w Schengen, więc nie ma kontroli na granicach. Dokładnie. Więc te korki też powinny się rozładować, które były wcześniej na granicy. Strefa euro też się zrobiła, co według mnie jest dość ogromnym plusem. Nie trzeba już się bawić w wymienianie. Tak, podstawowe pytanie na forach było, tak. Zabrać kuny czy euro do Chorwacji? No teraz już nie ma tego teraz pytania. Teraz już wiadomo, że euro. Wiadomo, że euro. No. I jak zostanie, to zawsze można spożytkować gdzieś indziej, albo te euro gdzieś tam się zawsze przyda, nie przeterminuje i tak dalej. Wszyscy mówią, że w Chorwacji nie wieje. Ja niestety mam takie doświadczenie, że na te 160 godzin, kiedy jesteśmy na tygodniowym rejsie, mam czasami 10 na silniku. Czy to prawda, czy ja tylko uszlachetniam Chorwację, że jednak w Chorwacji wieje? Ten rok... Mam wrażenie, że bardzo dużo wieje. Ten rok jest turbowietrzny według mnie. No. Każdy rok jest inny. Mam wrażenie, że co drugi rok jest taki słabszy wiatrowo, natomiast kwestia zależy od tego, czego się oczekuje, bo ja tak naprawdę jestem na żaglach w stanie pływać codziennie. Wiadomo, nie są to zawrotne prędkości, ale po co się spieszyć na wakacjach? Nie trzeba płynąć z Szybenika do Wisu, Korczuli, Mlietu, Dubrownika, Trogiru i znowu do Szybenika. Tydzień. Chodzi o to, żeby relaksować się, nie słuchać tego dźwięku silnika. Więc owszem, zdarzają się dni słabsze wiatrowo, natomiast nadal można na żaglach pływać i jest to całkiem przyjemne pływanie. Szczególnie, że za każdym rogiem, tak się śmieję, jak żabki we Wrocławiu, za każdym rogiem nie jest żabka, tylko za każdym rogiem jest port albo miejsce, gdzie można zacumować. Ale też wydaje mi się, że to jest kwestia jakiegoś planowania, bo wiesz, jak ktoś przyjeżdża z jakimś planem, że on już rok temu zrobił plan, że on popłynie na Wis, do Trogiru i nie wiem, i gdzieś tam jeszcze, a tutaj przyjeżdża i okazuje się, że ten wiatr totalnie nie wieje
tą stronę i nie ma sensu płynąć w ogóle w tą stronę, no to albo ktoś modyfikuje ten plan i cieszy się tym żeglarstwem i pływaniem na żaglach, no albo niestety mówi, że w Chorwacji nie wieje i nie mogliśmy tam dopłynąć, bo trzeba było płynąć na silniku. Także myślę, że tutaj jest kwestia, Adam, bardziej planowania tego rejsu. I elastyczności. I elastyczności zmiany miejsc, które chce się zobaczyć. Ale tak, dementujemy, w Chorwacji wieje, tak przyjemnie wieje, żeby można było fajnie pływać, nie walczyć z wiatrem, nie walczyć z falami, fal nie ma, no. Podsiadło wiedział, nie ma fal, więc dementujemy to, w Chorwacji wieje, w Chorwacji nie wieje za bardzo, szczególnie w okresie wakacyjnym, tylko wieje odpowiednio do tego, żeby turystycznie miło spędzić czas, żeby pożeglować turystycznie, bez jakichś większych ambicji i planów, tylko po prostu poddać się temu i cieszyć się tym żeglarstwem. Tak. Na wyzwania i głębokie doznania zapraszamy na Bałtyk. Na Bałtyk albo Morze Północne. Tylko proszę wziąć sztormiak i kalosze. I kalosze, tak. Cóż, na pewno trochę z wami się zgadzam, bo ja dostrzegam też tą Chorwację podobnie jak wy już od paru lat i te elementy, o których wspominacie, są dla mnie bardzo wartościowe. To, że mogę zmodyfikować plan bez ujmy dla celu, czyli wybiorę cel w połowie dnia inny niż planowałem, bo będzie dla mnie łatwiejszy do osiągnięcia przy mniejszych stratach w ludziach i sprzęcie, to nikt nie będzie oszczarowany, bo następny cel będzie pewnie tak samo dobry jak ten poprzedni. To, że powtarzalność wyposażenia marin jest naprawdę bardzo duża. Trudno spodziewać się, żeby były wszędzie te same toalety, ale standard tych toalet jest na bardzo wysokim poziomie. Ja tylko do dziś pamiętam, jak nie tak dawno temu wpłynąłem do włoskiej mariny, gdzie mnie zaskoczyło to, że zamiast toalety w łazience były dziury, jak w Afryce. I to był też, to była też marina dość międzynarodowa. W Chorwacji nie zdarzyło mi się tu nigdy. Dlatego też polecam podróże swoje sali z Mateuszem i Dorotą. Tym razem w Chorwacji, ale kto wie, gdzie wiatr ich zaniesie w przyszłości. Z serca polecam też w ogóle spotkania z wami, bo jesteście bardzo fajnymi podróżnikami i zawsze macie mnóstwo pozytywnej energii. To myślę, że też jest taki sposób na realizację wakacji, podróż z wami, bo wy tej energii pozytywnej macie naprawdę bardzo dużo. Także wielki szacun. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za tą chwilę, którą poświęciliście nam i naszym słuchaczom. Życzę wam stopy wody pod kilem, zawsze dobrych wiatrów i pamiętajcie, unikajcie nisko wiszących przewodów, których chyba w ogóle w Chorwacji nie ma, ale tak się mówi. My spokojnie, my jak coś to składamy maszt i przepływamy. Tak, tak. I żeglarze, trzymajcie się z daleka od mostu Ugnian Paszman. Pamiętajcie, tak, jest za niski. Tak, tak. Już słyszałem taką nazwę w chorwackiej prasie, że nazywa się Mostem Polaków. Tak, uwaga, jest naprzeciwko Sukosanu. To pierwsza, najłatwiejsza droga na wyjście na otwarte morze, ale z reguły tylko w jedną stronę, bo później w drugą stronę się jedzie bez masztu. No cóż, serdecznie wam dziękuję. To wspaniałe chwile, które z wami spędziłem. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze kiedyś was zaprosić w ramach opowiedzenia na przykład o przekroczeniu oceanu, bo myślę, że to też jest bardzo ciekawy temat dla naszych słuchaczy. A jeszcze raz z serca wam życzę dobrego sezonu i zawsze dobrych wiatrów. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. Cześć.